witajcie z tej strony z Maslo. Jestem po mniej więcej półtora tygodniowym używaniu RX-a 590. O, tutaj sobie jest w obudowie i bardzo ładnie świeci. Powiem wam, że to jest takie idealne uzupełnienie taktyki od AMD, która jest trochę. Mianowicie mieliśmy RX-a 570, który był trochę słabszy niż 1060 3GB. Mieliśmy RX-a 580, który był trochę słabszy niż 1060 6GB. No i mamy teraz RX-a 590, który jest trochę mocniejszy niż 1060 6GB. I zasadniczo, jeżeli posiadasz RX-a, nie wiem, 570, 580, może GTX-a 1060, no to raczej nie będziesz zainteresowany upgrade'em, ponieważ ta karta jest nieznacznie od nich mocniejsza. No, może nieznacznie to złe określenie, ale raczej nie warte upgrade'u z poziomu takiej karty graficznej. Jednak jeżeli dopiero planujesz złożenie swojego komputera, no to może się okazać, że taki RX 590 będzie bardzo fajnym wyborem, no bo jednak jakby nie patrzeć, jest troszeczkę mocniejszy niż ta 1060. RX 590 to nic innego jak tak naprawdę odgrzewany Polaris. Jest to taka sama architektura jak przykładowo w karcie RX 580, z tym, że proces litograficzny uległ nieco zmniejszeniu. Mianowicie chip w RX 580 wykonany był w technologii 14 nanometrów, natomiast tutaj mamy wykonany w technologii 12 nanometrów, co oczywiście pozwoliło upchnąć więcej tranzystorów w układzie. I rzeczywiście, ten przyrost widać, no bo za cenę zaledwie 1100 zł czy 1200, bo te ceny mniej więcej tak wyglądają, otrzymujemy naprawdę solidną kartę graficzną, która jest w stanie odpalić praktycznie każdy tytuł na ustawieniach ultra, no i trzyma granicę klatek mniej więcej w wysokości 60. No to co, dość gadania, skoczmy sobie do gier. Na pierwszy ogień idzie Overwatch. Gra na ustawieniach ultra śmiga naprawdę przyzwoicie. Podczas normalnych rozgrywek klatkaż nie spadał mi poniżej 90 fpsów. W chwilach naprawdę ogromnych teamfightów klatki wędrują najniżej do 70 klatek. Granie w tą grę na RX 590 można spokojnie zaliczyć do przyjemnych. Dalej mamy Duma z 2015 roku, który bazuje na technologii Vulkan. Jest to API, które mocno faworyzuje karty czerwonych, no co zresztą widać na załączonym obrazku. Na ustawieniach Ultra Doom osiąga średnio 150 klatek, co jest naprawdę rewelacyjnym wynikiem. Jeśli jesteś amatorem siania spustoszenia wśród demonów, to dzięki tej karcie bez problemu możesz się tym rozkoszować. Nieśmiertelne GTA 5 okazało się dość ciężkim przeciwnikiem dla tej karty graficznej i szczerze, w tym tytule karta mnie mocno rozczarowała. Na ustawieniach maksymalnych gra osiąga średnio 45 do 50 klatek, co jest moim zdaniem wynikiem mega słabym. Po zmniejszeniu cieni i antyaliasingu można uzyskać stabilne 60 fpsów, ale szczerze pozostawia to trochę niesmak. Wiesiek w Nowigracie na ustawieniach Uber z wyłączonym Hairworks śmiga naprawdę dobrze. 70 fpsów to wynik, który bez problemu pokonuje zestaw Ryzen plus GTX 1066 GB. Jeżeli macie w planach grać dużo w Wieśka, to ta karta z pewnością was nie rozczaruje. CSGO to dalej popularna gra, dlatego pomyślałem, że trochę dla sportu i z ciekawości dorzucę ją do tego porównania. Na ustawieniach najniższych w rozdzielczości 1080p uzyskujemy średnią klatek na poziomie 250 fpsów. Myślę, że każdy z aspiracjami do bycia e-sportowcem powinien być usatysfakcjonowany z takiego wyniku. Apex Legends to fenomen ostatnich tygodni. Gra na ustawieniach maksymalnych osiąga bez problemu 70 klatek, a najniżej spada do 60. Całkiem nieźle. No i kochany Fortnite. Tak, więc Fortnite kończy nam ten test z uzyskaniem średniej 85 fpsów na ustawieniach maksymalnych. Z pewnością da się grać. Jak więc widzicie, moi drodzy, w grach sobie radzi ta karta graficzna całkiem nieźle. Z mojej perspektywy chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Moment. Może niektórzy z was oglądali filmik o tym bydlaku. Jest to karta R9 290. No czyli zasadniczo, no ile to jest? 3 generacje do tyłu. I co może się wydawać troszeczkę dziwne,
ta karta jest zaledwie 25% słabsza od tego RX 590, a kosztuje przy tym 400 zł. Jednakże nie dajcie się zwieść. Nie bez powodu tamten film nazwałem piekarnikiem, ponieważ ta karta graficzna R9290 osiąga wręcz kosmiczne temperatury w mojej obudowie, która swoją drogą nie jest za dobrze wentylowana. Chciałem nawet dokupić więcej wentylatorów, ale dopiero będą 13 marca, więc... Do czego zmierzam? To, że temperatury na tej karcie graficznej są naprawdę znośne, ponieważ najwyższe temperatury, jakie zanotowałem na tej karcie graficznej, to 78 stopni. I niektórzy z Was mogą powiedzieć, że to dużo i będziecie mieli rację, jednakże to głównie jest spowodowane przez moją obudowę, w której jest mało wentylatorów, no i przepływ powietrza jest naprawdę słaby. No i oczywiście pomimo tego, że ta karta graficzna wręcz kisi się w mojej obudowie, no to fajne jest to, że nawet gdy dobija do tych powiedzmy 78 stopni, mimo że wentylatory mają 2000 obrotów na minutę, ta karta graficzna nie jest głośna. No, na pewno nie głośna jak ten helikopter. Mi ta karta graficzna spisywała się naprawdę super, no i nie mam co do niej żadnych zastrzeżeń. Pobór mocy jest naprawdę w porządku, głośna nie jest, nie grzeje się jakoś mega specjalnie, jest wydajna, myślę wszystko to, czego można od niej oczekiwać. Tyle z mojej strony, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał, jeżeli tak, to zobaczcie inne moje materiały. Tyle z mojej strony, na razie, BIOS.